A teraz coś dla osób, które poszukują kreatywnego rozwoju. Sztuka Vedic Art to nowa metoda budzenia kreatywności przez intuicję. Zobaczcie. Vedic Art to sztuka dla tych, którzy chcą nauczyć się czegoś nowego, nie boją się wyzwań i lubią eksperymentować. Ta wyjątkowa metoda wyrażania swoich myśli może zdziałać cuda. Pozwala poczuć się wolnym od logiki umysłu, zatrzymać natłok myśli i posłuchać głosu, który płynie z głębi. Jeśli więc ktoś chce odzyskać wiarę w siebie i pragnie malować coś oryginalnego, to sztuka Vedic Art jest strzałem w dziesiątkę. I tutaj z nami w studio, dzień dobry, Adriana Karima. Dzień dobry. Pani, która jest malarką i tak naprawdę przedstawicielką tych Vedic Art tutaj w Polsce, można powiedzieć? No, jestem aktywna. Jest pani aktywna. Zaczynajmy wytłumaczyć jeszcze raz, tak bardzo prosto, co to jest Vedic Art? Dlaczego powstało? Dlaczego pani się zajmuje? Jest to malowanie intuicyjne, jest to taka metoda na budzenie swojej kreatywności, która jest absolutnie dla każdego. Nawet dzisiaj z panem mogłabym dzisiaj pana wprowadzić w to, ja. I dzisiaj pan ze mną mógłby namalować obraz. Dlaczego nie? Zawsze tak. Lubiłem malować, nie umiem, ale... Tak, ludziom się wydaje, że żeby tworzyć, to trzeba być po szkołach, trzeba być po Akademii Sztuk Pięknych, po plastycznych i tak dalej, albo w ogóle, że trzeba mieć jakikolwiek talent. Natomiast to, co ja chcę zaproponować ludziom, i to kursy takie też prowadzę, to udowadnia, że wystarczy chęć malowania i tworzenia i wystarczy wyłączyć umysł i włączyć serce. I następnie pójść na całość. Intuicyjnie. I to po prostu wychodzi. Tak, ta metoda jest rzeczywiście magiczna, jest dla każdego. Przychodzą do mnie osoby od dzieci po osoby, już które mają wnuki na przykład, tak, i szukają jakiejś nowej pasji. I rzeczywiście nie trzeba umieć malować, żeby w ten sposób tworzyć. Chętnie opowiem. Jedna rzecz muszę zapytać. Wyłączyć też serce, a przecież nie intuicja. Włączyć. A włączyć, właśnie mówię, kurczę, myślałem, nie, że. Nie. Rano przed ósmą źle słyszę. Więc włączyć serce i podawać się intuicją, prawda, naturalnego ruchu. To są takie bardzo specyficzne obrazy, że właściwie jak stoję tutaj przed pustym płótnem, tak. Dzisiaj mam namalować obraz, to tak naprawdę ja nie mam pojęcia, jaki obraz ja stworzę. No, oczywiście. Na razie nie ma pojęcia. Na tym polega właśnie ta zabawa, ten proces tworzenia, że ja mam się sama jakby z siebie zaskoczyć, ale mam znowuż pójść za swoją intuicją, czyli to jest taka specyficzna metoda, gdzie trzeba wejść w siebie, wyciszyć się, wsłuchać się, co ja tak naprawdę czuję. I na przykład czuję, że ja dzisiaj mam ochotę na różowy, na niebieski, ja zacznę tymi kolorami. O, na przykład. Ale ja nie wiem, co powstanie, tak? Bardzo dobrze, mam takie pytanie. Tak. Czy już takie obrazy potem mają też wartość jakby w galerii, czy już sprzedane taki obraz Vedic Artu za, nie wiem, $1 000 000? Czy w ogóle jest tylko w Polsce, czy cały ruch międzynarodowy? W ogóle Vedic Art to jest nazwa na metodę malarską. Sam kurs trwa 5 dni i w ten sposób ludzie malują 10 obrazów i budzą swoją kreatywność poprzez jakiś konkretny proces. Super. Natomiast wcale nie trzeba, nie trzeba nazywać tego malarstwa Vedic Art, tylko po prostu jest to malarstwo z serca, malarstwo intuicyjne. I ja myślę, że to robią ludzie na całym świecie. Nie jest to zarezerwowane, broń Boże, do tej metody. Sama metoda pochodzi ze Szwecji. Ale w Polsce szacuje, że jest nas już parę tysięcy osób, które maluje w ten sposób. Biorąc pod uwagę, ile osób u mnie było na kursie, ile jest nauczycieli. Wracam do tematu. Czy jeśli istnieje ceny. Jakiś rekord, wiemy, że jeśli to robisz z sercem, intuicyjnie, to nie, ale... Czy już są jakieś oceny? Nie. Nie wiadomo. Szczerze powiem, nie znam takiego czegoś jakiś rekord za obraz Vedic Art, ale wiem, że w Szwecji właśnie, skąd pochodzi ta metoda, malarze Vedic Art robią naprawdę konkurencję malarzom z Akademii Sztuk Pięknych, ponieważ ich sztuka się bardzo podoba ludziom, bo po prostu tam jest energia w tych obrazach i świetnie się sprzedaje. Czyli... Adriana Karima będzie z nami cały dzień. Zaczyna za chwilę malować. Zobaczymy, co wychodzi. Dziękuję na razie. I teraz zobaczy, co jeszcze w programie. Po
powiemy, na co warto pójść do kina. Zapoznamy się bliżej z zespołem Ocean. Z Iwanem Komarenko porównamy muzykę włoską i rosyjską. Będziemy też gościć Miss Mazowsza. I właśnie dlatego intuicyjnie, bardzo wyciszone, więc ja przeszkadzam w tej chwili, wiem, no, ale w telewizji... Ale ja w każdych warunkach już potrafię malować, jak się trochę to robi, to już... Super. Adriana Karima i Vedic Art. Tak. Musimy teraz do dzieła. Już tutaj ja przerywałem, która pani zaczęła, więc bardzo, bardzo modny kolor, fuksja to jest, prawda? Tak, to jest tak, po prostu, no dzisiaj mam ochotę na kolor różowy, ja nie wiem, co z tego wyjdzie. Aha, ale przepraszam, bo ponieważ faceci mają tylko dwa czy cztery kolory więcej, czy to jest fuksja, czy różowy? Dla mnie to jest różowy kolor. Różowy. Po prostu jeden z odcieni koloru różowego. Róż. Fantastycznie, więc Adriana zaczynała malować. Tak, tak. I... Proszę bardzo, co dalej? Co intuicyjnie? Co idziemy i... Ja myślę, że najlepiej po prostu... To nie jest tak, że ja mogę rozmawiać i... No albo mogę zresztą. Możesz. Absolutnie... Coś nowego! Coś wszystko nowego intuicyjnie! Mogę. Normalnie... Włącz serce! Masz serce wyłączone, pani Adriano? Tak, ja mam serce włączone permanentnie. Bardzo dobrze. Idea w ogóle jest taka, żeby rzeczywiście jednak... w tym procesie twórczym być wyciszonym, żeby mieć swoje miejsce, przestrzeń dla siebie. Pytanie, czy takie płótno, prawda, tak się nazywa? Tak, to jest pod obrazie. Czy bardzo dużo, bo ludzie mówią, super pomysł, ale milion płótno, no to ja nie zaczynam to, prawda, sport, który nie jest dla mnie, prawda? Żeby zacząć malować, myślę, że to jest inwestycja około 250 zł, żeby sobie kupić komplet... Tylko 80-70 euro, jeszcze mniej, nie, bo 250 to brzmi tak dużo, 80 euro tylko. Czyli tak, to się kupi trochę farb, no nie wiem, może nie tak dużo, ale 7 farb. No intuicyjnie, ktoś wchodzi do sklepu, intuicyjnie weźmie to i zaczyna już tym, w sklepie zaczyna się Vedic Art. Takie podobrazie, nie wiem, może kosztować koło do 30 zł, zależy jaka jakość. Super, super. No i tak naprawdę ja dokładnie w ten sam sposób zaczęłam malować, ja po prostu pewnego dnia poczułam, że ja chcę malować. Poszłam i ja nawet nie wiedziałam, kupiłam farby olejne, nie wiedziałam, że się rośnicza terpentyną, więc to jest takie... Wiem, że mój przykład, jestem dobrym przykładem na to, że naprawdę można z dnia na dzień zacząć malować. Nie trzeba się bać. Tak. I nawet jeśli jakiś poważny artysta, malarz się będzie śmiał z nami, my mamy to w nosie, prawda? Bo Vedic Art jest taka filozofia, taka troszkę, że... Rzeczywiście jest to rodzaj sztuki, który nie podlega... Znaczy inaczej, ludzie i tak oceniają, ale... To się nie tworzy dla efektu jakby tego, co powstanie na samym końcu, tylko dla samej przyjemności tworzenia, dla samej frajdy wyrażenia tego, co to w nas jest. One i tak są piękne. Moim zdaniem są przepiękne te obrazy. No, ale Adriana, jest, czy w tej chwili Rocky w domu ogląda? Mąż? Adriana? Nie. Okay. Nie ma problemów. Nie. To był oczywiście mój żarcik o 8, lubię żartować. Czy kolory, to też intuicyjnie, zaczynamy od kolory. Jak Adriana na przykład zaczęła malować teraz? To. Dlaczego różowy? Nie wiem, po prostu miałam ochotę na ten kolor, ale już mam ochotę dodać więcej kolorów i tak naprawdę kontynuować. To proszę, nie chcę przerywać. Tak? Nie chcę przerywać, rozmawiajmy w trakcie malowania. Dobrze. No to... to jest gąbka. Ja lubię często sobie zrobić tło jakieś. Tak? Wiem, że nie mam bardzo wiele czasu, a chciałabym, żeby ten obraz był w miarę skończony, kiedy skończy się ten program. Rozumiem. Więc sobie na ten moment zrobię tło, potem będę go wypełniała. Możliwe, że zejdę do poziomu podłogi, żeby go malować. Dobrze. Bo czasami mi jest tak po prostu prościej. Ludziom się wydaje, że duże obrazy powstają bardzo długo, natomiast to wszystko zależy, jakich narzędzi się używa. Bardzo dobrze. Czy potem Adriana ma odwagę powiesić w domu swoje dzieła? Oczywiście. To miałem podtekst, że nieładny. Nie, oczywiście. Ja bardzo lubię. Ja tu na przykład taki kolor, super. Bardzo ładny. Niebieski. To jest jeszcze nic. Tak naprawdę to nie ma sensu oceniać taki jakby w trakcie. Rozumiem.
bo to jest taki, taka jakby nawet filozofia, aby rozwijać własną kreatywność. Tak? Tak, dokładnie tak. Znaczy, w ogóle malowanie obrazu jest taką metaforą tego, jak my tworzymy swoje życie. Jak to można zrozumieć? To znaczy, że właśnie w trakcie takiego kursu, który ja prowadzę, ludzie namalują 9 obrazów. I w momencie, kiedy oni zaczynają malować te obrazy, się okazuje, że mają bardzo dużo ograniczeń. Na przykład widzą płótno i się boją zacząć, boją się oceny, nie mają pomysłu, ale to są właśnie ograniczenia, które my mamy w tworzeniu naszego życia, że my nie jesteśmy gotowi pójść na całość, zrobić cokolwiek, po prostu zaufać, pójść za uczuciem. I tego uczy ta metoda, żeby... Dziękuję ślicznie, bo jeszcze będziemy razem, popatrzcie. A ja idę malować. To jest gąbka, gąbka i tak zaczyna się właśnie Vedic Art. A teraz zobaczmy razem informacje. Dziękuję. Mogę sobie pomalować? Dzień dobry, Polsko, 8:49, Adriana Karima, Vedic Art, specjalista, nie Karina, tylko Karima, nie? Bo Karina po włosku to jest ładna, bardzo ładna, a Karima? A Karima po arabsku znaczy szczodrobliwa i hojna. O, i właśnie dlatego Adriana Karima. Adriana, co się stało tutaj? Pokaż, zaczynaliśmy razem o 7:40 tutaj malować fiolet, już jest tylko i tutaj nagle... No właśnie to jest obraz, który pokazuje, jak się dzisiaj czuję. To jest mój nastrój, bo tak naprawdę osoba, która maluje z poziomu serca, no to może wyrazić tylko daną chwilę, tak? Czyli to, co we mnie w tym momencie drzemie, jakieś emocje, jakiś ruch, zabawa, przyjemność. I ja myślę, że te kolory to oddają. Ja dodatkowo się zajmuję terapią kolorami, więc znam znaczenie kolorów, co oznaczają konkretne kolory. I ja na przykład rzeczywiście, jak sobie przeanalizuję, to tak się czuję. Tak się czujesz. Czyli, no, bo dlatego, że... Jak ty to czujesz? Co ja, ty widzisz? Ja czuję, że to złoto, tak, które widać, jednak nie da się nie zauważyć, tak, jesteś radosna. Radosna, zadowolona, złoto, tak, bogactwo, więc tak, można dać ludziom. Czerwone to coś czerwone to niepokój. Tak, o dobra, nie? No dobra. Albo pasja. Albo pasja, no oczywiście, nie, bo ktoś, pasja to jest tak, zazdrosny, więc nie, też aha, niepokój, tak, nie żartuje, oczywiście. Ale czerwone to dużo emocji, tak? Tak. Prawda? Potem fiolet to Artur Boruc i moja drużyna Forza Fiorentina. Ja jestem kibicem Fiorentiny, więc nareszcie już wiecie. Artur Boruc jest bramkarzem Fiorentiny, więc Polak... Ale to była taka dygresja piłkarska, ale fiolet jest, fiolet jest. I fiolet co to znaczy? Fiolet to jest w ogóle taki kolor ducha, takiego otwarcia się, nie wiem, na stwórcę. Tak jest, tak jest. Fiorentina właśnie nigdy nic nie wygra, ale duchowo jesteśmy najlepsi. Coś w tym jest. A jak się czujesz? Wiesz co, w ogóle ja tutaj zobaczyłam w pewnym momencie, że to są jakby takie włosy, które po prostu sobie gdzieś fruwają i pomyślałam sobie, że to jest moja kobiecość. O, super! Dlatego w pewnym momencie namalowałam tą kobiecą pierś i to był taki impuls, który mi przyszedł w trakcie malowania i potem poszłam już za tym ruchem. On nadal jest swobodny, luźny, w ogóle to... Czy jest jakiś wir? Prawda? Ale, jest jakieś centrum... Tak, dla mnie to są... Właśnie to może być albo włos, który się wije, ale rzeczywiście może być to jakieś wchodzenie do środka, do siebie. Bardzo mi się podoba, bardzo radosne. No, to jeszcze jest wszystko w trakcie. Ten obraz może zupełnie inaczej wyglądać na koniec. Więc proszę się nie przywiązywać do tej wersji obrazu. To znaczy, że jeszcze nie skończyłaś? On zupełnie nie jest skończony. A zupełnie nie jest skończony, nie jest podżaneczka, no to... Nie mówię, że widzisz. Ten, ale cechą takich obrazów jest to, że ja muszę czuć wewnętrzny... jakby jedność z tym obrazem, że on jest całkowicie ze mną spójny. Jeszcze nie jest, jeszcze nie wydaje do końca tego, do końca. Jak ja się czuję. Teraz, Adriana, popatrzmy razem na reklamę. Dlaczego nie? Dziękuję.